Dzierżoniów nastraja pozytywnie, szczególnie gdy odbywa się w nim forum biznesu i motywacji. Już po raz trzeci w sobotę 28 kwietnia przyjechali do Dzierżoniowa mówcy motywacyjni oraz kreatywni przedsiębiorcy, aby wymienić doświadczenia i porozmawiać na temat budowania i kreowania nowoczesnego biznesu. Tegoroczny event, no to szczerze mówiąc, Mount Everest moich możliwości. Naprawdę zaprosiłam tutaj same gwiazdy tym razem. Goście są zachwyceni, więc czego chcieć więcej? Dziś nawet dowiedziałam się, że ludzie z nadmorza do nas jechali, więc no jest to rzeczywiście duża satysfakcja dla mnie. Ta impreza ma nie tylko potencjał, ona jest już znana w całej Polsce, więc osiągnęła dokładnie to, co sobie założyłam. Ciężka praca oczywiście, bo to wydarzenie bardzo dużo kosztuje, więc niełatwo jest spiąć ten budżet, potężny budżet. Oczywiście można z czegoś zrezygnować, ale to nie byłoby to samo. Dziękuję bardzo tym wszystkim firmom, zresztą są tu wszyscy z nami, są zachwyceni, także dobrze wydali pieniądze. Miasto jest gospodarzem tego wydarzenia, niezwykle przychylne. Ja się bardzo cieszę, bo mam tak naprawdę wolną rękę co do tego eventu. Burmistrz rozumie ten pomysł, rozumie, że jest taka potrzeba. Ta impreza osoby prywatnej tak naprawdę wpisała się w kalendarz wydarzeń miasta. Bardzo się cieszę, że tutaj właśnie główny organizator, pani Marzena Ewa Zdolska, po raz drugi wystąpiła z taką propozycją, żebyśmy wspólnie zorganizowali tą imprezę. Oczywiście głównym organizatorem jest firma Clever Media. My jako miasto użyczamy tutaj obiekt, na którym dzisiaj te spotkania się odbywają. To jest po pierwsze wielka promocja dla miasta, bo przyjechali goście z naszego regionu, z całej Polski, z Europy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. Po drugie, no, nasi mieszkańcy, jest grupa, widzę, mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej, którzy biorą udział w tych spotkaniach. Po trzecie, no to jest takie źródło energii, którą można pozyskać. Również uczestniczyłem w kilku prelekcjach. Ta energia, ta wiedza, którą prelegenci przekazują, na pewno przyda się wszystkim słuchającym, ale myślę, że przez media zostanie też przekazana osobom, które będą mogły na różnych portalach społecznościowych czy w różnych mediach też niektórych wykładów posłuchać. Jak co roku wydarzenie to odwiedza Ewa Folej, która bez wątpienia jest filarem tego przedsięwzięcia i osobą motywującą uczestników do działania. Przestań narzekać, krytykować siebie, obwiniać rodziców, obwiniać swoje życie, a potem jeszcze rząd i szefa. On mówi, jak to? Ja mówię, no tak to. Tak ludzie dokonują zmiany. Zwątpienie to zdrajca, to zwycięstwo z rąk wyrywa. I to ryzyko, i zwątpienie, i ogromny nawał emocji dotyczy nas wszystkich, którzy odważyliśmy się, bo kluczem jest odwaga. Przed chwilą była piękna prelekcja, gdzie Marzena Wazdolska powiedziała, że moja odwaga jest większa niż mój lęk. Więc w temacie ryzyka nie ma żadnych skrótów, nie ma żadnych kluczy, nie ma żadnych rad. To jest ogromnie indywidualna sprawa, ale jeżeli za tym podjęciem ryzyka stoi wiara, że robię coś użytecznego, że to się ludziom przyda, no przynajmniej w moim przypadku to zadziałało. Większość osób nie ma zielonego pojęcia, jaki to jest fenomenalny nakład, takie forum, taka konferencja, prelegenci, potem dogrywanie tego wszystkiego. To jest ogromna, ogromna, fenomenalna praca i bez sztabu zaangażowanych i oddanych ludzi i takich partnerów jak Telewizja Sudecka nie ma szans. Wśród wykładowców ponownie zagościł Paweł Tkaczyk, który motywował do działania w zupełnie inny sposób. Zupełnie poważnie, jakby, jak niedźwiedziowi pokażecie obraz, to jest dla niego zamalowana szmata, nie? A dla was to jest dzieło sztuki, za które jesteście gotowi zabijać, kraść i płacić 100 tysięcy dolarów. Mało tego, jest gorzej, bo obok stoi druga zamalowana szmata, która wygląda dokładnie tak samo. I jeden jest oryginałem, drugi jest kopią, wy nie potraficie odróżnić, który jest który. Dla was one są takie same. I dopóki wam ktoś nie powie, to jest oryginał, to nie jesteście gotowi przypisać wartości. Na motywację trzeba uważać. To znaczy, że są badania, które pokazują, że takie puste pompowanie motywacji nie ma absolutnie sensu. Jestem specjalnie, żeby powiedzieć to właśnie na forum biznes i motywacji, żeby ludzie nie traktowali tego tak bezkrytycznie, tylko żeby z otwartym umysłem podchodzili do tych ludzi, którzy próbują ich czasem bezsensownie motywować. Są takie badania, które pokazują, że po pierwsze samoocena jest mechanizmem, który natura w ciebie wbudowała, żeby ocenić twoje działania. Power speech'e, wszelkiego rodzaju właśnie motywacyjne eventy, one pompują samoocenę bez żadnej zmiany zachowania z twojej strony, co sprawia, że właściwie uważasz, że jesteś świetny w momencie, kiedy świetny nie jesteś. Na to trzeba bardzo uważać. Bardzo podobny sposób działają narkotyki. One modyfikują chemię naszego organizmu bez żadnego działania z naszej strony, więc trzeba na to bardzo uważać i o tym mówię i mówię jakby w jaki sposób rozróżnić dobrą motywację od złej motywacji. Na pierwszym zdjęciu jestem ja, Jarosław Kaczyński. Stoimy sobie razem w tych samych pelerynkach, mokniemy na smutku.
nie? Na drugim zdjęciu jestem ja i Donald Trump. Jedziemy sobie wózkiem golfowym jednym i sobie tam jedziemy na golfa, nie? A na trzecim zdjęciu jestem ja i Władimir Putin. Gołe klaty na jednym niedźwiedziu jedziemy, nie? Co się zobaczyło, nie da się odzobaczyć już, nie? I teraz nic o mnie, kolanie, wiecie, ale ponieważ byłem fizycznie blisko ludzi, którzy mają polityczną władzę, ta władza spłynęła na mnie. Wasz mózg jakby zupełnie nieświadomie przypisuje mi pewne cechy. To jest fizyczna bliskość. Dzisiaj będę mówiła o trzech doktorach, którzy nie pomagają, tylko trują, którzy zabierają nam energię. To nie jest fizycznie osoba, bo takim doktorem każdy z nas może się stać. Ja nie wiem, czy mogę już mówić, żeby nie zepsuć zabawy. Powiem tylko o jednym doktorze, o którym będę mówiła. To jest doktor Czabyło. To jest taki doktor, w którego się zmieniamy, kiedy utraciliśmy jakąś szansę, kiedy wydarzyło się coś, czego żałujemy, kiedy tkwimy w przeszłości, w smutku, nie dajemy sobie zgody na to, co się dzieje. I wtedy jesteśmy doktorem Czabyło, czyli trzeba było coś zrobić, trzeba było coś powiedzieć, trzeba było podjąć jakąś decyzję. To nawet nie chodzi o to, że potrzebujemy większej motywacji, tylko jesteśmy bardziej świadomi. I jeżeli coś nam się nie podoba w naszym życiu, to już nie dajemy sobie na to zgody, tylko podejmujemy działanie. Czyli to nie jest tak, że mamy więcej problemów, mamy większą świadomość. Dzisiaj będę podczas panelu właśnie mówił o strategicznym myśleniu, które można właśnie poprzez naukę, poprzez grę w szachy fajnie wyciągnąć właśnie do swojego życia takiego prywatnego, ale też do biznesu, bo to biznes bardzo teraz ceni sobie, czyli strategiczne myślenie, bo jest tak dużo rzeczy w naszym życiu, tak dużo rozpraszaczy, dystraktorów, że potrzebujemy zarządzać naszymi tymi informacjami w taki sposób, żeby to było skuteczne. Jak Ci się podoba sama impreza? Fajne jest to, że ludziom się chce, że jest majówka, że przyjeżdża tak dużo ludzi z różnych części Polski, że im się chce powalczyć troszeczkę o swoją przyszłość, o to, żeby być bardziej świadomym. Czasem niektórzy znajdą tu motywację, czasem niektórzy tu znajdą jakieś fajne narzędzie, ale ogólnie to jest fajne, że ludziom się chce. To jest dla mnie chyba też ważne jest, abyśmy w swoim życiu starali się być wśród ludzi kreatywnych, a nie takich, którzy wysysają tą energię. No tak, no takich wampirów energetycznych. No to jest fajne, że chcemy, że przyjeżdżamy, spotykamy się z podobnymi do nas ludźmi, którzy tak jak podobnie jak my, chcą żyć lepiej, w dużym skrócie. Postanowiłam poprowadzić krótkie wystąpienie dotyczące etykiety w biznesie. No, czasu mam niewiele, więc postanowiłam wykorzystać te elementy, które dzisiaj przydadzą się wszystkim osobom podczas networkingu. A zatem będziemy mówić o tym, jak należy się profesjonalnie w biznesie pozdrawiać, witać, wymieniać wizytówkami, przedstawiać. Będziemy mówić o spotkaniach biznesowych przy stole, czyli jak nie najeść się wstydu. Będę też mówić krótko o tym, w jakich sytuacjach możemy zasady etykiety złamać. Także to będzie tylko taka inspiracja, ale mam nadzieję, że bardzo praktyczna, bardzo użyteczna, taka nawet warsztatowa, bym rzekła. Aniu, spytam Cię też o to samo wydarzenie, w sensie takim, że tutaj spotyka się mnóstwo fajnych, kreatywnych osób i to chyba dobrze, kiedy my na co dzień staramy się przebywać wśród takich energetycznie naładowanych, a nie takich, którzy są wampirami energetycznymi. Zdecydowanie każdemu, kto chce troszkę swojej takiej energii podnieść, zalecam, żeby przyjść tutaj do nas na taki event. Ja za każdym razem, mimo że jestem pełna energii, po forum wychodzę jeszcze bardziej naenergetyzowana i gotowa robić rzeczy, o których tylko marzyłam. Podczas forum odwiedzić można było wielu przedsiębiorców, którzy prezentowali swoje firmy na specjalnie przygotowanych stoiskach. Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni ilością osób oraz jakością imprezy. Zdarzyło nam się już uczestniczyć w podobnych imprezach, natomiast ta rzeczywiście jest na bardzo, bardzo fajnym poziomie. Poznaliśmy panią Marzenę, spodobały nam się jej cele i dążenia, pokrywający się trochę z naszymi, a jednocześnie jest to teren, gdzie mniej działamy i zauważyliśmy tutaj możliwości naszego rozwoju. Więc doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy się tutaj również przy okazji tej wspaniałej imprezy wypromować troszeczkę. Uważam, że to jest bardzo dobra propozycja dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla biznesmenów, po to, żeby się spotykać, żeby opowiadać o swoich biznesach, żeby po prostu rozmawiać. To jest najważniejsze, żeby być w kontakcie ze sobą. Czy ktoś prowadzi biznes rok, czy ktoś prowadzi biznes ponad 20 lat, tak jak ja. Cały czas trzeba mieć jakieś pomysły, jakieś propozycje. I te rozmowy z ludźmi, te spotkania z coachami, no przecież po to też tutaj jesteśmy, dają nam nową siłę i nowe pomysły. 80% społeczeństwa statystycznie tego w ogóle nie rozumie, jak potężne ryzyko podejmuje każdy przedsiębiorca, może nie każdego dnia, ale
ale prawie każdego dnia, można powiedzieć, prawda? I są to rzeczy czasami, które trudno zmierzyć, jak ktoś mówi, no jaki to stres, jak mam na to pytanie odpowiedzieć. Czasami mniejszy, czasami większy, w zależności od tego, jaki rodzaj ryzyka podejmujemy. Ale motywacja i kreatywność jest niezbędna. Bezwzględnie, bez kreatywności nie uda się na pewno nic zrobić. Bez motywacji tak naprawdę nie ma sensu w ogóle zaczynać żadnego biznesu. Te dwie rzeczy, które Pan wymienił, to chyba czołowe rzeczy tak naprawdę w biznesie, które muszą charakteryzować każdego przedsiębiorcę. Przede wszystkim jako przedstawiciele BMW wierzymy, że w codziennej pracy potrzebna jest pasja. Pani Marzena Zdolska, która jest organizatorem głównym tego wydarzenia, zdecydowanie jest osobą, która wpisuje się w to stwierdzenie. Już rok temu, kiedy pierwszy raz się do nas zgłosiła, wyczuliśmy właśnie, że nadajemy na podobnych falach. Pasja, zaangażowanie, motywacja, dążenie do osiągania celów. To jest nam naprawdę bardzo bliskie i my też w swojej codziennej pracy w BMW też się tym kierujemy. Fajnie, że można z takiego miejsca zabrać tą dobrą energię, tą motywację, dlatego że zgodnie z zasadą uczymy się całe życie i pewnie nigdy nie nauczymy się tego wszystkiego, o czym marzymy i czego chcielibyśmy się nauczyć. To fajnie, że są tego typu eventy, że są tego typu wydarzenia, że ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami, pomagają i mówią o tym, jak czegoś się nauczyli, jak do czegoś doszli, jak coś osiągnęli i okazuje się na końcu, że wcale to nie było może takie trudne, ale właśnie wymagało pokonania tego najważniejszego, czyli strachu i zrobienia kroku do przodu. I po to ja również tutaj jestem, żeby się motywować, żeby się uczyć i żeby ciągle iść do przodu. Kto był, z pewnością nie żałował, a my w imieniu organizatorów zapraszamy już za rok.